Cześć wszystkim, jak się macie? Ja jestem Michał i witam was w kolejnej sesji z Ape Escape, albo zagrajmy w Ape Escape. Dobra, poprzednim razem udało nam się w zasadzie zdobyć parę gadżetów. Mianowicie już wam przedstawię w sumie, bo nie chcę, że tak powiem, popełnić gafy. Mianowicie udało nam się zdobyć Skyflyera, czyli po prostu gadżet, który pozwoli nam jakby lewitować, albo po prostu latać. Oraz Super Hoop, czyli po prostu gadżet, który pozwoli nam troszeczkę przyspieszyć, że tak powiem. No zrobić coś takiego, innymi słowy, czyli możemy sobie kręcić tym hula hop i że tak powiem speedować. No dawaj. No, coś takiego. Chciałem wam po prostu to szybko w miarę zademonstrować. No dobra, no to co, dzisiaj skupiamy się dalej, że tak powiem, na poziomach. Tu możemy oczywiście zapisać, ale ja dalej nie mogę, ponieważ nie zrobiłem sobie miejsca wolnego na karcie pamięci. A szkoda, bo mogłem to zrobić. No, i dzisiaj będziemy zaczynali erę Medieval Mayhem. Jeszcze poprzednim razem mieliśmy jeden dodatkowy poziom z Dimension X, gdzie po prostu walczyliśmy z Jake'em. No i żeśmy skończyli New Friesland oraz Oceana, albo po prostu Oceana, jak ja to lubię na to nazywać. Więc dobra, Medieval Mayhem, Sushi Temple, zaczynamy. 7 małpek na 12, więc tutaj będziemy musieli potem, jak będziemy wracać, to 5 zdobyć, z tego co dobrze się orientuję. No 5, tak, dobrze mówię. No to let's go, kurde. 3 życia mamy. Ale chiński tutaj klimacik mamy. Fajnie, podoba mi się. Dobra, widzę, że tutaj małpka uciekła. Kurde, to jest ta z gnatem. To nie są one jakby trudne w odnajdywaniu. Dobrze. Druga małpka znaleziona, więc jeszcze pozostały nam 5, z tego co dobrze naliczyłem. Kurde, najgorzej. Pocisnął mnie z shurikena. Patrzcie, kurde, jak złapana. Jeszcze tylko 4 małpy zostały. Pytanie, gdzie one są teraz? Bo mam dziwne wrażenie, że one uciekły gdzieś do góry. Aczkolwiek mogę się mylić w tej kwestii. Więc poszukajmy je zatem. Kurde, powiem wam szczerze, ten poziom mi strasznie Gexa 2 przypomina. Jeżeli chodzi o taki klimat, muzykę i tak dalej. Jakoś tak dziwne podobieństwo widzę do Gexa. Dobra, tutaj nie ma małpiszona. Chyba są wszystkie, jakie udało nam się zrobić, bo tutaj były 3 albo 4 małpy, z tego co dobrze pamiętam. Dobra, szukamy w takim razie dalej. Tu na razie nic nie widzę. Eksplorujmy sobie. A tutaj te mendy z shurikenem są. O, jest jedna małpa. Co ona w ogóle mi zrobiła, że ja dadłem? Dobra, nieważne, przynajmniej wiem, gdzie ona jest. No, widzicie, kurde, nawet nie zdążyła uciec. A dobra, tutaj mamy wiadomość. Przez chwilę myślałem, że to małpa jest. Tam jest małpa. Pff. Nawet się nie musiałem starać.
Nie żebym się chciał tutaj czepiać. Dobra, teraz pytanie, gdzie jest ostatnia? Wydaje mi się, że gdzieś tutaj może być. Ale pewności stuprocentowej nie mam. Bo inaczej byśmy już i tak ją dostrzegli. A tutaj jej nie za bardzo widzę. Aczkolwiek mogę się mylić, może gdzieś ona tu jest u góry. A jej po prostu nie widzę. Ty! Przecież mamy ten jeszcze gadżet. No właśnie, możemy tutaj do góry wskoczyć. O, jeszcze mamy przy okazji ten słoik z ciasteczkami, który nas tutaj będzie leczył. Tak, w ogóle poczytałem trochę Wikipedię Ape Escape i okazuje się, że to coś nazywa się słoiczek z ciasteczkami. Tak więc, no, całkiem spoko, nie powiem, że nie. O! Moneta Spectera. Może nam się uda wszystkie zdobyć, aczkolwiek nie mówię, że nie. Ale też nie mówię, że tak, ponieważ nie chcę obiecywać. Dla mnie priorytetem jest zrobienie good endingu i przede wszystkim porwanie wszystkich małp. Tak więc to jest dla mnie taki priorytet. Więc skoro małpy tutaj nie ma, to ona musi być gdzieś indziej. Lub jeszcze inaczej, trzeba będzie ją w inny sposób poszukać. Ponieważ mamy jeszcze inny taki fajny gadżet, który nazywa się po prostu generatorem małp. A raczej radarem małp. O, tutaj widzicie? Gdzieś się tutaj schowała. Gdzieś się tutaj małpiszą schował. Tam jest, kurde. Więc naszym zadaniem jest teraz wzięcie tego i zestrzelenie tego małpiszona. Gdziekolwiek on jest. Tu jest. Widzicie? Proszę bardzo, to nie było nawet trudne. To było po prostu łatwe. Powiem wam szczerze, że w ogóle nawet zapominam o tym, że mam ten cały radar małp. Nie generator, tylko radar małp. Co możecie często zobaczyć po tym, że po prostu zamiast go po prostu użyć to na... może nie powiem, że na pałę, ale po prostu na siłę próbuję szukać tych małp. No ale widzicie, tak to już jest, no po prostu muszę sobie parę rzeczy utrwalić, ale wydaje mi się, że to nie jest żaden problem. Wabi Sabi Wall. Wabi Sabi Wall. Ile tutaj mamy małp? 8. Czyli będziemy musieli potem dwie małpy uratować, kiedy będziemy tu wracać. Jedziemy, jedziemy, nie śpimy. Szukamy, gdzie tu małpa jest. Tu niby mi pokazuje małpiszona. Na takiej wysepce. A, czyli ty tam jesteś, dobra. To my cię zaraz dorwiemy. To nie jest problem żaden. Żaden problem, moi drodzy. Dobra, teraz zróbmy coś takiego. Weźmy sobie na razie pod X-a Skyflyera. I lećmy tutaj. No warto zbierać te trójkąciki, ponieważ z tego się nam uformuje życie. Ale nie w taki sposób, no.
Spike, naprawdę. Ja cię lubię, ja cię szanuję, ale weź, nie odpierdzielaj. Wspominałem wam o tym, żeby Spike nie odpierdzielał, co nie? To wiedzcie, że on już to zrobił. Wiedzcie, że on to już zrobił w taki bardzo głupi sposób. A mianowicie, kurde, miałem tego całego hula hopa, no i w głupi sposób użyłem tego hula hopa, co skutkowało tym, że po prostu no Spike sobie zjechał, innymi słowy. No i gdzie ten małpiszon tutaj jest? Ta, tam jest. A to lecimy do niego. Co my się będziemy pitolić? Jezu, jakie to głupie było. Bez kitu. Jakie to głupie było, dobra. Na razie sobie weźmy pod X-a teraz. A może jednak, nie? Haha, patrzcie, kurde, jak została w locie złapana. Nie oszukujmy się, ale te małpy, no, nie są zbyt inteligentne. Co do w ogóle wspomnień moich i moich znajomych, to szczerze powiedziawszy, nie pamiętamy tego poziomu, przynajmniej ja nie pamiętam. Nie no, nie poszedł chyba aż tak źle. Wiem tylko, że mieliśmy ogromny problem z... tak jakby... drugą połową gry, gdzie praktycznie mieliśmy do uratowania, to nie do uratowania, tylko do porwania małpy. To tylko pamiętam, że tam był jeden poziom, a raczej kilka poziomów, które miały po 20 małp i one były dosyć uciążliwe, ale o nich opowiem kiedy indziej, kiedy tam dojdziemy w końcu. Myślę, że w tej sesji się uda bezproblemowo. Radar mi tutaj nie wskazuje nic. Ale tutaj już jest małpiszon. Nawet kilka małpiszonów. O, widzę, że tutaj, kurde, bawimy się w kotkę i myszkę. A, to ja was złapię szybko. No, widzicie, kurde, kolejny małpiszon złapany, więc jeszcze tylko niech ten wyskoczy. Dawaj, chodź tu. Jest. Kurde. On teraz będzie tylko w lewo i w prawo bieg. No, tylko muszę ja stać w miejscu, żeby on szybko nie uciekł. Tak też można zrobić. Nie ma co sobie, kurde, przedłużać, nie ma co sobie nawet utrudniać. Po prostu można wziąć miecz świetlny i porobić takiego małpiszona jednego z drugim. Dobra, jesteśmy teraz u góry. I co tutaj u góry mamy? O, ciasteczka. Fajnie. A coś więcej mamy? Drzwi mamy. A, i one nas tutaj zabierają. Czyli nic więcej nie mamy tutaj? Mi się wydawało, że coś jest jeszcze tutaj. A tutaj mamy przecież przejście. Kurde, głąbie ty.
Jeszcze nie ten gadżet używasz. We w ogóle pal gumę tu i stąd. A, czyli tak czy siak tędy wychodzimy. Okej. Dobra, który teraz możemy wziąć gadżet? Dobra, niech będzie kwadrat. O nie! No tak też mogliśmy zrobić w sumie. Więc gdzie jest małpiszon? O, tutaj mamy jeszcze ten. Żeton Spectera. Czemu ja go nie zauważyłem? A, i tu mamy początek poziomu, co nie? Ta, tutaj poziom zaczęliśmy. No to ładnie, cofnęliśmy się na sam początek. Dobra, to gdzie teraz małpy są? Swoją drogą, jakby ktoś się pytał, dlaczego mam jedno życie, to jest dlatego, że tutaj jest platforma, która powodowała, że się non-stop ześlizgiwałem z niej, więc... Sami sobie możecie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mam jedno życie. Tylko. Ponieważ mnie bardzo ona irytowała, ta platforma. Ej, tędy możemy iść, tędy jeszcze nie byliśmy. Dobra, widzę, że tutaj jednak to nie jest sekcja, którą już widzieliśmy, tylko to jest jakaś nowa sekcja. Bo nas tutaj w ogóle nie było. Tak więc lecimy sobie. Nie wiem dlaczego, skąd wziął mi się pomysł, że to jest na pewno sekcja, którą już widzieliśmy. Troszeczkę podobnie wygląda, dlatego to mnie trochę zmyliło. Co to się stało? Aha, dobra, to ten. To ten ptak, kurde, który zginął. Ty no, ale weź tam się złap. Spike, co ty odwalasz? Nie wiem, w ogóle powiem wam, że dzisiaj trochę zakręcony jestem. To wam mogę od razu powiedzieć. Dlatego troszeczkę mogę nie ogarniać pewnych rzeczy. Za co serdecznie przepraszam. No to było, kurde, świetne, to było piękne. To było i piękne, i świetne w tym samym czasie. Ciasteczka! Słoik z ciasteczkami, to się nam na 100% przyda. No ale tutaj małpiszona żadnego nie widzę. A, tutaj się możemy wrócić, więc lecimy tędy. Tam, gdzie nas nie było. W ogóle pół godziny nagrywam tę sesyjkę. Więc pozdrawiam każdego, kto ogląda serię Safe Escape. Seria wbrew pozorom, no, jest fajnie oglądana. Co prawda, no, wiadomo, że nie przez wszystkich, no ale nie można mieć wszystkiego. Nie każdego ta gierka musi interesować, to jest prawda. Mnie się podoba to, że ktokolwiek chce to oglądać. A, dobra. O kurde, złapałem się, dobrze. Robimy sobie tutaj mostek. No to trochę nietrafiony ten mostek był, nie powiem, że nie. Dobrze. Czyżbyśmy musieli teraz coś tutaj też ogarnąć? W coś trafić? Nie wiem, nie wiem. Ale się dowiem. Wydaje mi się, że będziemy musieli tym trafić. Takie odnoszę dziwne wrażenie. Coś się robi w ogóle, czy? Bo nie ogarniam.
coś się dzieje w ogóle? Czy to jest na takiej zasadzie ozdoby? Chyba... bo tu możemy przez to wejść. Myślałem, że tutaj ten... Coś się będzie szczególnego działo. No to jednak nie tak. Okej, no to czeka nas droga powrotna, żebyśmy z powrotem tutaj się mogli dostać. Czyli będzie to coś takiego. Czyli coś taki, coś a la taki Crash Bandicoot. Myślałem, że potem będziemy musieli chodzić czy coś. A to jednak nie tak. Hop, widzicie? Patrzcie, jak złapana małpa. Na gorącym uczynku. Lecimy dalej. Dara, gdzie tu jest następny małpiszon? Oj, będziemy mogli trójkąciki zbierać. Takie złote cheetosy w kształcie pizzy. To jest ten z bombą. Dobra, ten małpiszon jest tam, może do niego się jakoś będziemy mogli dostać. W co wątpię trochę, no ale zawsze warto próbować. przypomniałem sobie. Miałem problem z tym poziomem tylko i wyłącznie dlatego, że kiedyś jak graliśmy, byliśmy oczywiście mniejsi, to właśnie ten małpiszon zawsze nam tam uciekał i zawsze próbowaliśmy znaleźć patent, jakby go tutaj dorwać. Może mi się teraz uda, nie wiem, nie obiecuję nic. A tu mamy jeszcze jednego małpiszona, więc... Co ja się przyjmuję? Nawet już w spodek wsiadł. Gdzie on jest? Ja go nawet nie widzę. A tu jest. No, wiedziałem, że zginę, ale przynajmniej tu będziemy mieli checkpoint. I chyba jeszcze będziemy mieli tą koszulkę, która będzie naszym życiem. No i widzicie, kurde, i po małpiszonie. Uwaga, bo on jest uzbrojony. No. I z zaskoczenia. Dobrze. Powiem szczerze, że ten chiński świat to troszeczkę jest trudny, niż go pamiętam. Wydawało mi się, że on trochę łatwiejszy jest. You did great. 8 małp, że tak powiem, porwanych.